Szok i niedowierzania. Za chwilę zacytuję szokujące słowa Zbigniewa Bońka na temat reprezentacji Polski, na temat piłkarzy i tego, że nie wszyscy piłkarze reprezentacji Polski lubią i chcą występować u boku Roberta Lewandowskiego. Szokująca tak naprawdę informacja, która może być odpowiedzią, dlaczego reprezentacji Polski poszło tak słabo podczas mundialu w Rosji, podczas mistrzostw świata w Rosji. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, prezes PZPN Zbigniew Boniek nieco mocniej otworzył się w rozmowie z Sebastianem Milą. Sebastian Mila był wysłannikiem Telewizji Polskiej, pojechał do Rosji tutaj jako przedstawiciel telewizji, wcielił się tak naprawdę w rolę dziennikarza i przeprowadzał wywiady z różnymi piłkarzami, a także działaczami, między innymi ze Zbigniewem Bońkiem. No i podczas tej rozmowy padły szokujące słowa, które pokazywać oblicze tej reprezentacji. Powiedział w ten sposób Zbigniew Boniek, cytuję: kadra zmieniła się przez ostatnie 4 lata. To są fajni chłopacy, ale wcześniej inny był poziom adrenaliny i myślenia o samym sobie. Sukcesy zmieniły reprezentację. Kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Robercie Lewandowskim, bo to była wartość dodana. Przy Lewandowskim wszyscy rośli. Dzisiaj, muszę to powiedzieć ze smutkiem, niektórym przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem. Niektórym przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem. Musimy to sobie jednak sami wyjaśnić w grupie. I tak powiedział tutaj Zbigniew Boniek. Tak właśnie powiedział Zbigniew Boniek. No szokujące tak naprawdę słowa. Oczywiście jestem ostatnią osobą, która tutaj by chciała wkładać kij w mrowisko, bo uważam i życzę jak najlepiej tej reprezentacji Polski. No ale szokujące tak naprawdę są występy tak reprezentacji Polski na mundialu, przynajmniej te pierwsze 2 mecze. Często szuka się winnych, tak, kto jest odpowiedzialny za ten stan. Być może rzeczywiście atmosfera była nieciekawa, tak, jeśli chodzi o szatnie. Wiadomo też, że wyniki budują praktycznie atmosferę, budują też szatnie, no a pierwszy wynik był nieciekawy, drugi wynik był nieciekawy, ale szokujące tak naprawdę są słowa Zbigniewa Bońka, który jest blisko, czy był blisko z tą drużyną, tak, przecież widział ich, tych zawodników na co dzień, tych piłkarzy, no i mówi w ten sposób, że tutaj, jeszcze raz powiem tak, sukcesy zmieniły reprezentację, kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Robercie Lewandowskim, bo to była wartość dodana, tak? I dalej mówi w ten sposób, przy Lewandowskim wszyscy rośli. Dzisiaj muszę to powiedzieć ze smutkiem, niektórym przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem, że jest dla nich cieniem, czyli że jakby tutaj Robert Lewandowski skupia całą uwagę mediów, całą uwagę tutaj zainteresowanie tak społeczne. Nie powiedział tak naprawdę Zbigniew Boniek, o kogo chodzi. Napiszcie w komentarzach, o kogo może chodzić, o jakich piłkarzy. Natomiast no, niewątpliwie trzeba przyznać tak, że Robert Lewandowski jest niekwestionowaną gwiazdą. Ciężko jest tutaj to podważyć, że jak przyjeżdża do Polski, w ogóle rzadko kiedy przyjeżdża, jak przyjeżdża na zgrupowania, no to jest ogromny szum, tak, paparazzi wszędzie latają, konferencje prasowe przyciągają tłumy praktycznie dziennikarzy. Można powiedzieć, że Robert Lewandowski tak przyjeżdża i tutaj ludzie są głodni, tak, jak tam się żyje, jak funkcjonuje w Niemczech, tak, jak się czuje, bo cały czas po prostu słyszymy tylko o świetnych jego występach w Bayernie, o bramkach, o 5 bramkach w ciągu 9 minutach, o występach w Lidze Mistrzów i tak dalej. Natomiast nie ma takiego tutaj, żeby Robert był na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście części tutaj piłkarzy może to przeszkadzać, zwłaszcza, że przez te lata część piłkarzy też bardzo mocno urosła w tej reprezentacji, tak, występują w licznych reklamach. Wcześniej to było tak, że praktycznie Robert tylko najwięcej występował w reklamach, kampaniach reklamowych, a dzisiaj coraz więcej tych piłkarzy występuje właśnie w kampaniach reklamowych. No ale szokujące tak naprawdę słowa. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z taką zawiścią typowo polską, tak? No a to na pewno nie służy, jeśli chodzi o reprezentację, tak? Nie służy, no bo to wszystko praktycznie wychodzi później podczas meczu, pewne automatyzmy na boisku, gdzie trzeba dograć piłkę koledze, podjąć decyzję praktycznie w ułamku sekundy. No ja mu nie podam, bo go nie lubię, tak, bo ten ma karierę, bo ten zarabia więcej. No i niewątpliwie ja robiłem filmik tutaj o majątku Roberta Lewandowskiego, gdzie plasowany jest na pozycji 94 wśród 100 najbogatszych Polaków. Ma majątek tam 353 czy 354, a to jest nieistotne, powyżej 300 milionów złotych. No nie
niewątpliwie biegać na murawie w reprezentacji Polski z człowiekiem, który z pierwszej setki najbogatszych Polaków, no to jest ciekawe uczucie. Niewątpliwie to jest kosmos, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, przynajmniej jeśli chodzi o zarobki w porównaniu do innych piłkarzy. Niektórzy piłkarze, którzy byli w reprezentacji, to zarabiają po prostu po kilkaset tysięcy czy po milion złotych rocznie, a Robert zarabia praktycznie ze wszystkimi kontraktorami reklamowymi od 90 do 100 milionów złotych. Ogromna dysproporcja, dobrą sprawę. Nawet jeżeli Robert Lewandowski występuje w Bayernie Monachium, też są dysproporcje, różnice finansowe, no ale nie takie duże, jak to było w reprezentacji. No ale to jest ciężka praca Roberta, ciężko to jest mu i skuteczność. Czyli właśnie w ten sposób mówi Zbigniew Boniek, tak? Zbigniew Boniek mówi, że kiedyś chcieli po prostu występować u boku Roberta Lewandowskiego, bo to była nobilitacja, porośli, a dzisiaj tak naprawdę tutaj dzisiaj są zawiedzeni, że są praktycznie w cieniu Roberta Lewandowskiego, także są w cieniu Roberta Lewandowskiego. No, muszę powiedzieć, że dla tych osób, które śledziły pilnie reprezentację Polski, konferencję prasową, to na niektórych można było konferencjach prasowych zobaczyć piłkarzy rzeczywiście, że wszystko, cała uwaga się skupia praktycznie na Robercie Lewandowskim, no ale tak jest właśnie w futbolu, tak? Napastnik jest tym, co najbardziej się liczy. Zobaczmy sobie na te drużyny, które mamy współcześnie, czy w historii, które były, tak, czyli Ronaldo, czyli na przykład tutaj Neymar, czy na przykład Messi, czy w przeszłości Maradona, czy Pele. Ja powiem tak, czy ktoś pamięta dzisiaj nazwisko bramkarza, który występuje z Neymarem w klubie w PSG? Czy ktoś zna nazwisko bramkarza, który występuje, czy obrońcy, który występuje, nie wiem, w Barcelonie albo w Realu Madryt? No nie, ale wszyscy wiedzą, kim jest Messi, kim jest Ronaldo. Czyli taki jest tak naprawdę charakter tej drużyny, że nawet spośród popularności całej drużyny najbardziej popularny jest ten napastnik. Ale szokujące tak naprawdę słowa, że są pewne podziały, tak? Chociaż padło takie zdanie kiedyś na konferencji prasowej, czy są pewne grupki na reprezentacji, no to od razu to zostało zdementowane, że nie ma żadnych grupek. Oczywiście trzymają się w każdej grupie, tak? Jedni lubią się i trzymają się razem i tak dalej. Natomiast nie ma jakichś podziałów, ale szokujące tu słowa tutaj z prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. No bo zobaczcie sobie taką sprawę, tak? Oczywiście zawiść zawiścią, to jest typowe dla Polaków, no ale jedziemy na jakąś imprezę sportową. Jesteśmy piłkarzami, jesteśmy wybrańcami na dobrą sprawę. 23 najlepszych piłkarzy jedzie na Mistrzostwa Świata. Czy ty występujesz w Juventusie, czy występujesz w Bayernie, czy występujesz w po prostu innym klubie, tak, w Europie? Nie ma znaczenia, tak? Jedziemy, reprezentujemy Polskę. Wiadomo, że tutaj popularność jest ogromna, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no ale ona jest spowodowana praktycznie przez jego obecność w ogóle w mediach, tak? Nawet poza sportowych, jeżeli tutaj wyczyny Roberta Lewandowskiego znajdują się w serwisach informacyjnych, no to summa summarum wiadomo, że ta popularność jest ogromna. Szokujące słowa, zacytuję jeszcze raz tą wypowiedź. Kadra zmieniła się przez ostatnie 4 lata, to są fani chłopacy, ale wcześniej inny był poziom adrenaliny i myślenia o samym sobie. Sukcesy zmieniły reprezentację, kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Robercie Lewandowskim, bo to była wartość dodana, przy Lewandowskim wszyscy rośli. Dzisiaj muszę to powiedzieć ze smutkiem, niektórym przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem. Musimy to sobie jednak sami wyjaśnić w grupie. Czyli w ten sposób właśnie chce tak naprawdę prezes PZPN-u zażegnać ten konflikt, który może być w grupie. No trzeba też pamiętać, że ci piłkarze, którzy występują w reprezentacji Polski, no to są po prostu praktycznie biznesmeni, tak? To są ludzie, którzy, wielu z tych piłkarzy zarabiają miliony, tak? Zarabiają po 20 milionów rocznie, tak jak na przykład Wojtek Szczęsny, czy tutaj Krychowiak. Otwierają swoje biznesy, inwestują w nieruchomości, więc na dobrą sprawę po zakończeniu kariery tutaj piłkarskiej będą już teraz są więcej, bardziej biznesmenami niż, dalej są piłkarzami, tak, ale mają po prostu dużo biznesów. Przypomnę chociażby taką sytuację tutaj Ramosa, który występuje w Realu Madryt, który jak się przeczyta jego biografię, to on jest w ogóle po prostu biznesmenem, deweloperem, buduje mieszkania w Madrycie, tak, ma udziały w różnych firmach, w funduszach i tak dalej, także
że oprócz tego, że biega na boisku, tak, ciężko pracuje, gra, występuje w Realu Madryt, no to szokujące jest to, że z jednej strony piłkarz występuje w Realu Madryt, a z drugiej strony jadąc na trening patrzy, jak jego osiedle budowane jest, tak, czy jego spółka deweloperska buduje osiedle. No, ciekawa sprawa. Wiadomo, że po skończeniu kariery dużo piłkarzy, czy część przynajmniej inwestuje, ale no jest to ciekawa sprawa. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy takie coś służy kadrze, czy też nie. A być może jest to normalna sytuacja, tak jak w każdej grupie ludzi, że jednym przeszkadza to, że są w cieniu innych osób. No ale taka jest rola Roberta Lewandowskiego, tego nikt nie zmieni, tak? Tego nikt nie zmieni, tak samo jest w Barcelonie, tak samo jest w Realu Madryt, tak samo jest w innych klubach topowych. Najbardziej są zapamiętywani napastnicy, tak, i tutaj rola. A Robert jest, wiadomo, że na niego są skierowane praktycznie światła w Polsce, jak przyjeżdża, no bo uznawany jest za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego piłkarza w dziejach Polski. No taka jest prawda, no takie są statystyki, gole, to wszystko o tym świadczy, nie? Nie chociażby świadczy o tym fakt, że Robert Lewandowski uznawany za jednego z najbardziej skutecznych w ogóle napastników Bundeslidze w całej historii Bundesligi. Przecież w Bundeslidze było mnóstwo napastników. Na pewno jest najbardziej skutecznym obcokrajowcem w Bayernie Monachium, natomiast w ogóle w Bundeslidze jest uznawany za jednego z najbardziej skutecznych. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!